Hej, hej, kochani, witam Was serdecznie z ekspresem przeprowadzkowym, czyli z takim tematem przeprowadzać się do innego kraju czy nie. Dzisiaj dla tak zwanych emigrantów, imigrantów, potencjalnych przynajmniej, bo taki macie często dylemat i tylko dla tych to czytanie jest. Ci, którzy rozważają przeprowadzkę do innego kraju, bo mają nadzieję, że tam się będzie żyło lepiej. Ten temat ostatnio bardzo jest aktywny. Dlaczego? Dlatego, że sporo niepewności w świecie i wędrówkę ludów mamy ostatnimi czasy, dość taką wzmożoną. No, po pandemii to tak w cudzysłowie, bo to tak w teorii bardziej niż w praktyce, ale tu już nie chcę wchodzić w temat. O co chodzi? Mniej więcej jak ta ruchliwość czy pytania o przeprowadzkę nasiliły się wraz z początkiem wojny na Ukrainie. To zdecydowanie mocno teraz ten temat wybrzmiewa. I teraz tak, pytacie, czy zostać w Polsce, czy się wyprowadzić. Ktoś inny na przykład mieszka w Anglii, w Irlandii, czy w Stanach, czy w Szwajcarii, pyta się, czy wracać do Polski. Ktoś inny mieszka w Wielkiej Brytanii i myśli o Hiszpanii, tak? Czyli czy zostać w tym, czyli żeby to ujednolicić, czy zostać w tym kraju, w którym jesteś, bo tu jest lepszy potencjał i tu będziesz szczęśliwszą i spełnioną osobą, czy się wyprowadzić do innego kraju. To jest czytanie tylko dla tych osób, które taki dylemat mają. I teraz tak, no oczywiście, tutaj nie zrobię dla Kasi i Basi, to już czytaniu indywidualnym. Trzy grupy wyboru, nie? W tym naszym super ekspresiku, żeby mieć taki ogólny pogląd. Co się z tą przeprowadzką wiąże ewentualnie i czy warto, czy nie warto? Czy zostać tam, gdzie jesteś, czy się przeprowadzać, zmieniać kraj pobytu w poszukiwaniu lepszego, szczęśliwszego życia? Jak zawsze, niektórzy rozumieją to szczęście pod postacią chleba, czyli podróż za chlebem, finansowo, żeby uzdrowić sytuację zawodową i finansową, w tym również rodzinną. Inni ruszają tylko i wyłącznie z chęci przeżycia przygody, żeby odmienić swoje życie i na przykład poszukują miłości czy innych wartości. Są i tacy. Nie zawsze jest to motyw finansowy. Nie zawsze. Trzy grupy wyboru. Dobra, już się nie odzywam. Pierwsza grupa wyboru. Oczywiście wybieracie kartę, która Was najbardziej przyciąga, czyli obrazek. Druga grupa wyboru dla tych przeprowadzaczy. I trzecia grupa wyboru. Niebiesko, niebiesko jest. Błękit i ochra, nie? Dobrze. Jeden, dwa, trzy. Obiekt, który Was najbardziej przyciąga. Przybliżał. A może tak? Może tak. Jeden, dwa, trzy. Myślę, że już wobec tego tutaj, co dla jedynek, zwierciadło świata się pokazuje. Jest dylemat. To jest troszeczkę na takiej zasadzie, jak w niebie, tak i na ziemi, nie? Piątka to zdecydowanie jest taki podróżnik tułacz, który to miejsce zmienia, więc ja myślę, że wy i tak, jeśli nie w najbliższym czasie, to długo miejsca nie zagrzejecie, tu prawdopodobnie i tak ta zmiana miejsca będzie. Tak to po prostu wyczuwam. Ale to zwierciadło świata też pokazuje jedną ważną rzecz, że tu mamy odbicie, lustrzane odbicie jakby tego samego, że to, co mamy tutaj, to najprawdopodobniej w tak zwanym świecie, czyli gdzie indziej, jest tak samo. Czyli nie zawsze ta trawa jest bardziej zielona, nie? Czyli kwestia wyboru może być podyktowana po prostu tylko i wyłącznie chęcią zmiany, i nawet tu nie musi być nic więcej. Ale oczywiście motywy są tutaj u Was różne. Więc zobaczymy, jaki macie tutaj potencjał dla tego miejsca, w którym obecnie się znajdujecie, jesteście w tym kraju zamieszkiwanym przez Was.
potencjał na dalsze tutaj zamieszkiwanie, takie subiektywne odczuwanie szczęścia i spełnienia i bezpieczeństwa. I potencjał na to miejsce, do którego byście się chcieli udać, czyli rozważacie przeprowadzkę, tak? Jak tam byłoby, jak będzie najprawdopodobniej. No więc nie radzę. Nie radzę się przeprowadzać. Mamy tu energię na tę zagranicę, na opuszczenie miejsca, w którym jesteście. To jest taka energia konfliktowa, energia lęku i energia rozstań, gdzie po prostu ta przeprowadzka pokazuje się albo jako cel nierealny, albo nie czujemy się tam po tej przeprowadzce gdzieś tam po prostu szczęśliwi, tak? Co ciekawe, tu jeszcze jest pokazana taka energia bardzo taka emocjonalna, destrukcyjna, że nie można tam tworzyć dobrego związku, że jest więcej kłótni, konfliktów małżeńskich bądź innych. Związki się rozlatują, często są tu rozwody, rozstania. Po prostu ta energia przeprowadzki za dużo Was będzie kosztowała. O wiele lepiej jest w tym miejscu, gdzie jesteście. Wprawdzie tu się przebudzacie, tu są takie momenty przełomowe, może być trudno. Natomiast jest tu energia, która wiele problemów Wam rozwiąże. Może jeszcze nie teraz, ale to zwierciadło świata przy tym sądzie Bożym, tu gdzie jesteście, mówi: może się wydawać, że trawa jest gdzieś indziej bardziej zielona. Nieprawda. Gdzie indziej są te same kłopoty, albo nawet i większe. Więc jeżeli mamy tutaj potencjał w wielkich arkanach, to co macie teraz w sądzie Bożym kontra odwróceni kochankowie w negatywie, prawda? Ta energia, powiedzmy, w cudzysłowie szczęśliwej przyszłości za granicą po opuszczeniu kraju, w którym aktualnie się znajdujecie, to nie wygląda to dobrze. I właśnie zacznę od tej zagranicy, od tych odwróconych kochanków, od tych odwróconych kochanków. To jest taka po prostu energia, która mówi o bardzo trudnym wyborze, który może zrodzić bądź już rodzi mnóstwo konfliktów. I dokonanie tego wyboru, czyli konkretnie pytamy tutaj o zmianę miejsca zamieszkania, najprawdopodobniej spowoduje brak równowagi w życiu, bo tu widać, nie? Kochankowie, bliźnięta, trudności w komunikacji, trudność operowaniu językiem, bo odwrócone bliźnięta o czym mówią? Że my się słabo komunikujemy, albo nie znamy języka, albo znamy za słabo, albo mamy jakieś problemy. W każdym razie widać takie zawiśnięcie, trudno jest, nie? W tej komunikacji nie ma takiego poczucia bezpieczeństwa i bezpiecznego posługiwania się językiem. To zdecydowanie. Tu mamy po prostu też takie dokonywanie wyboru, które mówi zawsze o znajdowaniu się w trudnej sytuacji, tak jakby po prostu ten cykl takich trudnych sytuacji był pewną taką energią codzienną. I tutaj jest takie niebezpieczeństwo pokazane, takich też utraty sił życiowych, zwyczajnie, nie? Także instynktownie wy możecie czuć na przykład, że będzie ta energia zagranicy lepsza dla waszych dzieci, bo to jest taki instynkt przedłużania gatunku, nie? Że tam będzie im lepiej. No ale tutaj się można bardzo pomylić. Dlaczego? Dlatego, że jest tu jakiś rodzaj takiego ofiarowywania się, coś za coś. I odwróceni kochankowie mówią na zagranicę, czyli na opuszczanie miejsca, w którym obecnie jesteście. Zły wybór, niefortunna decyzja, pomyłka, mój drogi, moja droga, tragiczna lokalizacja, tak? Czyli jest to jakaś ułuda, złuda. Natomiast miejsce, w którym obecnie jesteś, wcale nie pokazuje się tak źle. Tu widać, że jakiś problem może być rozwiązany, że najprawdopodobniej przełom w Twojej sytuacji nastąpi, tylko potrzeba szukać szans i możliwości, które usprawnią, uregulują jakoś Twoje problemy. To znaczy usprawnią życie, a pozwolą wyjść z problemów. O to chodzi. Tu jest niezwykła siła takiego przebudzenia w tym miejscu, w którym jesteś. Doznajesz jakiegoś takiego olśnienia, ale o co tutaj chodzi? Zdecydowanie o takie pozostawanie u źródła. Ta energia daje ci sporo mocy, ma jakąś wartość, może też duchową, nie do przecenienia. To jest zawsze, o tym mówię. Często nie doceniamy tych wartości duchowych związanych z miejscem, z krajem, z ludźmi, a ludzie to potencjał. Pamiętajmy, że kraj to naród, to nie tylko piękne pola, łąki, a już w ogóle nie osoby u steru władzy, tylko naród, ludzie, obywatele, sąsiedzi, rodzina, prawda? To jest kraj. No oczywiście kraj to też możliwości, ale akurat tutaj możliwości za granicą nie pokazują się zbyt
Ciekawie. Miejsce, w którym jesteś, mówi o takim, o pewnym takim twoim centrum. Mówi o takich wartościach, o takim trwałym systemie, o takim zdrowym światopoglądzie. Mówi o karmie rodowej, o tym, że nie musisz się nikomu podporządkowywać, nawet jeżeli jest trudno. Możesz tutaj po prostu sobie znaleźć taką przestrzeń własnego światopoglądu i możliwości, gdzie nie musisz z niczego rezygnować. Rada jaka? Żeby w miejscu, w którym jesteś, zadbać o własną indywidualność. Własną indywidualność, ale nie kosztem rodziny. Rodzina tutaj jest najważniejsza, widać, i ciepła, bezpieczna atmosfera też jest najważniejsza. I to lepiej wygląda tutaj w takiej tradycji pamięci o przodkach w kraju, w którym obecnie żyjesz. No i tyle. Ekspres to ekspres. Jeżeli macie wątpliwości, to do czytań prywatnych zapraszam. I teraz kolejna energia, czyli moim celem jestem ja sam. I może warto na to postawić, że jeżeli w ogóle macie dylemat tu czy tam, to pamiętajcie o tym, że tym waszym celem jesteście wy sami. Ja wiem, jak to zabrzmi. Nie sukces, nie pieniądze, nie coś tam innego, zewnętrznego, wy. Wasze takie jestestwo, taka w piętnastkach mamy tę taką nagromadzoną, silną energię pasji do samego życia, do tej wartości życia samego w sobie. Ja tę energię wyczuwam właśnie na takim poziomie, ale celem jestem ja sam, czyli tak naprawdę gdziekolwiek będziesz, to twoje szczęście nie zależy od miejsca, ja mam wrażenie, nie. Spełnienie, poczucie szczęścia, satysfakcji, bardzo subiektywne jest to poczucie, ono nie zależy tu od miejsca, tego jestem pewna. Więc tu trzeba wypracować w sobie taką moc i siłę, taką przebojowość, elastyczność dostosowywania się do różnych okoliczności, lawirowania, chęci i gotowości na dawanie pomocy, otrzymywanie pomocy, wspierania, bo tu widać, że jakieś tutaj dwie osoby ku sobie zmierzają i jakoś tak nawzajem próbują się ratować, tak? No dobrze, doprecyzujemy oczywiście, żeby mieć tu pewność, gdzie ci będzie lepiej, o ile masz dylemat tu czy tam, chociaż mam wrażenie, że o ile masz jakiś problem, a pewnie masz, bo jest związany on z koniecznością przeniesienia się, czy rozważasz to po prostu, to mam wrażenie, że to nie od miejsca zależy, że rozwiązanie twojego problemu, niezależnie gdzie będziesz, to albo ten problem utrzymasz, albo gdziekolwiek będziesz, ten problem zakończysz. Że to zależy tak naprawdę od czegoś innego, od takiej gotowości na skorzystanie z możliwości, których na ten moment być może nie widzisz. Moim celem jest tym ja sam. Może jest tu też tylko chęć odbycia po prostu podróży, żeby zakosztować nowej kultury, filozofii życia, odreagować jakieś trudy życia dotychczasowego. Zobaczymy, gdzie ci będzie lepiej. Czyli potencjał na kraj, w którym obecnie zamieszkujesz, czy tu będziesz się czuć lepiej, bezpieczniej, szczęśliwiej, większa będzie satysfakcja i poczucie bezpieczeństwa. Czy lepiej ci będzie w innym kraju, potencjał na kraj, o którym myślisz, żeby się przeprowadzić? No dokładnie, pokazane jest ani tu, dlatego że tak długo szczęścia nie znajdziesz, dopóki nie uporządkujesz jakby swojego życia, nie przepracujesz jakichś takich tego zastoju i marazmu, który w sobie być może masz, bo celem jesteś ty sam, ale tu widzę jakiś marazm i nierozwojowość, i tu widzę jakieś takie wyobcowanie. Jak będziesz za tą granicą, to masz tu taką podejrzliwość, nieufność. Tu jest taka energia bardzo nieaktywna, bardzo nieaktywna, bardzo podejrzliwa i taka nierozwojowa. Gaśnie to światło przewodnie. Będąc w tym miejscu, w którym tu jesteś, mamy zatrzymanie rydwanu, też taką nieaktywność. Dlatego ja tak tu wyczuwałam właśnie, że tu nie o miejsce chodzi. Tu nie o miejsce chodzi. Zupełnie inaczej niż miały jedynki,
Wyraźnie jest tu pokazane, że to jest takie na równych prawach. To jest takie równouprawnienie, wiesz, pomiędzy tym miejscem a tym, do którego ewentualnie chciałabyś się przeprowadzić. Troszeczkę lepsza jest ta energia tego miejsca, w którym jesteś, troszeczkę, ale powiedziałabym, że tu mamy pewne takie równouprawnienie. I zacznę od tego miejsca, w którym jesteś. W odwróconym rydwanie jest powiedziane, są możliwości, których ty nie wykorzystujesz, tak? Są, ale ich nie wykorzystujesz. Czyli to nie jest tak, że miejsce jest z gruntu złe i potrzebujesz tutaj wejść do jakiegoś innego labiryntu zagranicznego, żeby się przekonać, że to, że tu, że po prostu to miejsce nie jest tutaj istotne w ogóle, nie? Że możesz żyć tak naprawdę gdziekolwiek. Czyli jeszcze inaczej można to odwrócić, tak? Możesz się przeprowadzić, ale twoja sytuacja tutaj się niewiele zmienia. Po prostu tutaj chodzi o taką energię, jakby to powiedzieć, wykrzesania z siebie jakiejś mocy, samodyscypliny i czegoś takiego, co może wydawać się trudno uchwytne, ale nie jest. Po prostu realizować swoje życiowe plany wbrew przeciwnościom. I jest powiedziane tak. Te przeciwności i te trudy wszędzie będą. I tu, i tam. I tu, i tam. Bez różnicy. Mamy tu jakieś takie opóźnienia w realizacji życiowych planów. Czyli może dlatego, że się upieramy przy jakimś takim. Nie umiemy zmodyfikować swoich działań. Po prostu te decyzje jakieś życiowe. One się często załamują, ale generalnie tu masz odwołać wyjazd, masz nie jechać za granicę, tak? Masz zostać tu, gdzie jesteś najlepiej, i stąd jest ta przewaga tego miejsca, bo tu mamy odwołanie wyjazdu, odwołanie podróży i popracuj nad statusem finansowym, nad dochodami. Poszukaj sobie możliwości w tym miejscu, w którym jesteś, bo one są. One są. Teraz może wydawać się, że jest zbyt jakaś silna konkurencja i brakuje skuteczności, na przykład w biznesie, i wydaje ci się, że tam będzie lepiej. Ale to jest takie pozorne, wiesz, bo jednak ten odwrócony pustelnik nie zapowiada, że będziesz czuł się tam szczęśliwiej czy lepiej. Tu mamy wyobcowanie, mamy taką paranoję, takie spychanie na margines. I tak dochodzimy do tego samego punktu. Kręcimy się w kółko, dochodzimy do miejsca, w którym sobie zdajemy sprawę, że w naszym życiu zaszły bardzo niewielkie zmiany albo żadne. Że po prostu szukamy jakiegoś złotego grala i go nie znajdujemy. Ten odwrócony pustelnik mówi o takiej też samotności w tłumie, nie? Wielkim takim poczuciu samotności. Czujemy się tacy jacyś niechciani, odtrąceni, niedoceniani. Trzeba sobie tu przewartościować cele życiowe, związki, karierę za tą granicą, tak czy siak. Więc powiedziałabym, że jeżeli tutaj się zastanawiasz, czy zostać, czy wyjechać, to karty nie dają jednoznacznej odpowiedzi. Jest powiedziane, tam będzie bardzo podobnie jak tutaj, a tutaj jak tam, dopóki ty tu się jakoś nie przełamiesz, jakoś nie wyjdziesz z tej energii jakiejś takiej niemożności. Paradoks właśnie polega na tym, że te możliwości są u ciebie jakoś niewykorzystane, dlatego że tu może być trudność we współżyciu z innymi ludźmi. W ogóle jest coś takiego. Trudność we współżyciu, w dogadywaniu się z innymi. Zresztą za granicą będzie taki problem. Masz jakąś fałszywą ocenę sytuacji albo błędne informacje na temat kraju, do którego się chcesz udać, bo tu błędnie oceniamy jakieś fakty. I generalnie jest powiedziane, wiesz co? Ja całkiem nie mówię, że ta przeprowadzka jest niemożliwa, ale jest powiedziane, teraz akurat jest taki niesprzyjający czas, żeby podejmować działania, nie? Może też masz taki czas jakiegoś wymuszonego przejścia na emeryturę, który powoduje, że chcesz zmienić kraj, bo wydaje ci się, że to będzie coś takiego ożywczego. I ja nie mówię całkiem, że nie. Ale kraj, do którego byś się teraz chciał udać, mamy tu niepewną pracę, mamy jakieś też przestarzałe metody działania w tej firmie, w której byś się zatrudnił. Ewentualnie tu jest taka zapowiedź strat bądź jakichś problemów. Jest ostrzeżenie, nie? Mogą być też na przeszkodzie tej wyprowadzki, mogą stać też starsi ludzie, na przykład matka, ojciec, których nie można zostawić.
i te możliwości wtedy są mocno, mocno ograniczone. Ale tak czy siak jest powiedziane, no przynajmniej w tym roku, nie? Nie dokonuj takiego wyboru. Czyli się po prostu nie przeprowadzaj. I trójeczka. Dzisiaj ekspresik. Tu czy tam, gdzie mi będzie lepiej? Tu, gdzie jestem teraz, czy jak zmienię kraj? Zamiar wewnętrzny, gaszenie wahadła. Z wahadłem to jest tak, że albo się mocno wychyla najpierw w jedną stronę, później w drugą, aż w końcu ta amplituda jest coraz mniejsza, mniejsza, aż wygasa i się zatrzymuje i właśnie mamy takie wygaszanie. Ja myślę, że decyzja albo wisi na włosku i trzeba już zaraz się będzie decydować, może już siedzicie na walizkach, albo jeśli nie, to może będzie w ogóle wygaszanie jakiegoś takiego niezdecydowania. Może to czytanie Wam wygasi to niezdecydowanie. Zobaczymy. Zobaczymy, o co tutaj wchodzi w tym gaszeniu wahadła, czyli jaka tutaj będzie lepsza energia do życia, czyli czy zostać tu, w kraju, w którym jesteście obecnie, przebywacie, mieszkacie, macie większe szanse rozwojowe, poczucie spełnienia i bezpieczeństwa, jaki jest potencjał na tu, gdzie jesteście, a jaki potencjał na to miejsce, o którym myślicie, bierzecie pod uwagę, żeby się przeprowadzić, bo macie nadzieję, że tam będzie lepiej, bezpieczniej, bardziej rozwojowo i wasze subiektywne odczucie przyjemności czy satysfakcji będzie na wysokim poziomie, tak? Czy rzeczywiście to miejsce za granicą jest dla was lepsze w porównaniu do tego, w którym teraz mieszkacie? Tak. I tu nie ma wątpliwości, że może właśnie wygasi się to wahadło, ponieważ tu się wahaliśmy, wahaliśmy, aż w końcu trzeba podjąć decyzję. Nawet im szybciej, tym lepiej, bo tutaj mamy akurat pokazany sierpień, ale widać odzyskanie takiej siły, że zmiana kraju dobrze by tu Wam zrobiła. Dlaczego? Bo pozostanie w tym miejscu, w którym jesteście, pokazuje się w dużo gorszym potencjale. Tu mamy piątkę mieczy w odwrocie. A piątka mieczy w odwrocie jest zapowiedzią no wielu takich tutaj nierozwojowych akcji. Mamy takie poczucie wielkiej nietolerancji w tym kraju. Często jakieś problemy z prawem, z urzędami. W ogóle wszystko tak idzie jak po grudzie, dlatego że jest trudność komunikacyjna z dogadywaniem się z ludźmi. Generalnie piątka mieczy w pozycji odwróconej mówi o takiej przegranej sprawie i jest powiedziane, trzeba zacząć wszystko od początku. Czyli praktycznie wszystko rzucić i zaczynać od początku. Ten kraj, w którym jesteście, on się w jakiś sposób tutaj kompromituje albo wy się kompromitujecie. Jesteście w konflikcie, nie ma kompatybilności między waszą energią a krajem obecnego zamieszkiwania, dlatego że tu tak jakbyście byli wystawieni na takie pośmiewisko. Albo ten kraj się ośmiesza, albo wy. I tu macie taką degradację społeczną. Po prostu ten kraj was degraduje, tak? Zmagacie się tu z przeciwnościami. Przyszłość jest niepewna. I generalnie jest tu powiedziane, zweryfikuj własne myślenie i spróbuj wprowadzić jakieś zmiany. Oczywiście nic na siłę, ale trzeba by tu coś zmienić. Zagranica pokazuje się w dużo lepszym potencjale, czyli ta przeprowadzka jest na plus. Dlaczego? Tu mamy energię akceptacji, mamy energię uzdrowienia, bo tu po prostu moc jest kartą zdrowia, umiejętności przetrwania też w każdych warunkach na plus. Nasze propozycje są atrakcyjne, my jako ludzie jesteśmy atrakcyjniejsi, tak wizerunkowo. Takie subiektywne poczucie satysfakcji jest tu na dużo wyższym poziomie. Oczywiście składników tej satysfakcji może być więcej, więc to bym musiała w czytaniu indywidualnym sprawdzać, czy rzeczywiście to się opłaca, bo macie też dzieci, macie rodziny, trzeba wybrać szkoły i tak dalej. Więc po kolei wtedy sprawdzamy wszystkie czynniki, żeby summa summarum wiedzieć, czy faktycznie to ma sens. Ale to z takiego pobieżnego wglądu ogólnego wynika, że ta zagranica tutaj wygląda znacznie lepiej, dlatego że jest tu taka niezwykle witalna siła, gdzie też ujarzmiamy te urzędy. Tutaj mamy problem, tutaj z tą energią urzędową jakby jest łatwiej. Nie ma tej biurokracji, tu jest biurokracja. Czyli jest taka dosyć duża rozbieżność jakby w łatwości życia. Tu się łatwiej żyje, tu się trudniej żyje, tak?
To jest energia na kraj, w którym mieszkacie, a to jest energia, gdybyście rzeczywiście podjęli decyzję o wyjeździe, o przeprowadzce. Czyli ta przeprowadzka pokazuje się w energii dużo, dużo lepszej. Z jakiego jeszcze powodu? Tu są takie śmiałe dążenia do tego, co chcemy osiągnąć, czyli zawsze ta energia mówi o takim, jakby to powiedzieć, wielkiej takiej determinacji i wytrzymałości. Tu jest siła woli, prawda? Czyli mamy takie zdrowe proporcje życiowe, takie, wiecie, wszystko jest w takich dosyć dobrych proporcjach, czyli i ta praca, i jakieś tam życie uczuciowe, generalnie tu się wszystko zgadza, tu się nic nie zgadza, nie? Mamy tutaj porządek, mamy systematyczność, tu tak dużo rzeczy idzie tak jak, wiesz, w takim porządku szwajcarskim, jak w zegarku, nie? Tak można to porównać. Także, żeby nie było tak pięknie, trochę to łyżkę dziegciu tu włożę. Trzeba tu trochę powalczyć za tą zagranicą, jednak widać, że będzie dobrze, bo perspektywy są dobre, ale tę bestię trzeba będzie obłaskawić, czyli co? No troszeczkę trzeba powalczyć, żeby pokonać wszystkie przeszkody, które będą, bo zawsze są. Ale tu na tyle Wam tej determinacji wystarczy, na tyle będzie ona pomocna, że wszelkie jakieś niesprzyjające okoliczności uda się rozmyć, usunąć z drogi. Podczas gdy tutaj, no to widać, że jest niezwykle trudne, tak? Dlaczego jeszcze tutaj ta energia siły, bo tu siła i moc jest po stronie tej ewentualnej przeprowadzki. Dlaczego to jest jeszcze dobre? Z jakiego powodu? Jeszcze dlatego, że tutaj wykorzystujecie, macie możliwość wykorzystania własnych talentów. A tu jest to trudne. Także tu będzie taki skokowy rozwój za granicą, czyli to nie tak, że od razu fantastycznie. Nie, lepiej, gorzej. Na co postawić, jeżeli chcecie tutaj się przeprowadzać? Musicie rozpoznać, czy macie dość samodyscypliny, czy kondycja fizyczna też jest mocna, bo tutaj tę kondycję trzeba mieć naprawdę dobrą, bo może trzeba będzie na początku fizycznie pracować, nie wykluczam tego. Bo tu biznes czasami jest taki trochę też związany, wiecie, z jakąś fizycznością, z uprawianiem sportu, z czymś takim dość mocno może być obciążające, ale tak czy siak od Waszej pracowitości i zaangażowania będą zależały dochody. A tutaj nie, tutaj to wiecie, wolna amerykanka, raz tak, raz tak, raz tak. Korzystny moment na zmiany, na przeprowadzki, na inwestowanie za granicą, także droga otwarta. No i to wszystko. Miał być ekspres, jest ekspres. Więc pozdrawiam serdecznie, życzę dobrych wyborów. W razie wątpliwości do czytań prywatnych zapraszam.